Intensywne prace prowadzone są na terenie stadionu miejskiego w Dzierżoniowie. Ta wielomilionowa inwestycja, która cieszy zarówno kibiców, jak i piłkarzy, powstaje m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki dotacji ponad 4 milionów trwają, jak widzimy, prace. Mam nadzieję, że klub niedługo wróci na swoje boisko, może nie niedługo, ale za jakiś czas wróci na swoje boisko i komfort gry dla zawodników, komfort treningów będzie o wiele większy. To wszystko powoduje, że możemy powiedzieć czy podsumować to stwierdzeniem, że jest dobry czas dla Dzierżoniowa. Dzierżoniów się rozwija. Cieszę się, że możemy też dobrze współpracować z samorządem. Zawsze taka współpraca jest bardzo istotna. Oglądając te prace, zastanawiam się, może taki stadion należałoby zmodernizować również w Ząbkowicach Śląskich. Orzeł Ząbkowice bardzo by się ucieszył i wszyscy kibice by się ucieszyli, tak jak cieszą się kibice Lechii Dzierżoniów tutaj w Dzierżoniowie. Lechia gra o awans, wszyscy trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że po otwarciu tego stadionu będziemy mogli kibicować na tym stadionie już w wyższej klasie rozgrywkowej, czego Lechii Dzierżoniów, całemu zarządowi Lechii, wszystkim kibicom życzę. Na pewno trzeba podkreślić fakt, że ten stadion już ma swoje lata, miał. I tutaj naprawdę wymagał gruntownego remontu. Ja uważam, że w tej chwili będą nowe prefabrykaty stawiane na bokach, czyli dla kibiców. Ten stadion troszkę zostanie podniesiony do góry, czyli kibice będą mieli lepszą możliwość oglądania piłkarzy na murawie. Wiadomo, każdy będzie miał swoje krzesełko, będzie kryta trybuna, no to są rzeczy, których tutaj nie było i tak naprawdę w regionie ciężko znaleźć, szczególnie boisko z oświetleniem, na którym będzie można rozgrywać mecze ligowe, czyli tutaj już ten asortyment się zwiększa w sensie możliwości. Wiemy, jak dzisiaj ludzie pracują i ta godzina późniejsza spowoduje, że ten każdy widz będzie mógł po pracy w piątek, w sobotę, w niedzielę przyjść i zobaczyć to widowisko. Czyli tak będziemy się starali dostosować ten czas, żeby właśnie tych kibiców jak najwięcej mogło do nas przyjść. Dzięki temu, że właśnie mamy oświetlenie, co ja uważam jest tak naprawdę najważniejszą sprawą. Plus ta kryta trybuna. No i wiadomo, tutaj jakość tej murawy będzie na poziomie, można powiedzieć, ekstraklasy, dlatego że jest zrobiony system odwadniający prawdziwego zdarzenia, jest nawadniający system. Trawa będzie siana, nierozwijana, czyli ona ma tak, z tego co wiem, ma być wysiewana na przełomie kwietnia, czyli ona będzie miała na tyle czasu na to, żeby się dobrze zakorzenić. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku, jednak jest szansa na szybszy powrót rozgrywek w tym miejscu. W rozmowie z wykonawcami mamy takie, może nie zapewnienia, ale twierdzą, że ten stadion zdążą zrobić do końca tego roku. Więc być może, gdyby te prace naprawdę nie doszłyby jakiegoś kataklizmu, to zostałyby zakończone w tym roku, więc przypuszczam, że być może w przyszłym roku na wiosnę już moglibyśmy tu na naszym obiekcie rozgrywać mecze. Aktualnie będziemy tą rundę kończyli na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie na boisku Osiru.